16 kwietnia ruszyły powszechne szczepienia przeciwko koronawirusowi. Już teraz mogą szczepić się wszyscy od 16 roku życia wzwyż. My wybraliśmy się dzisiaj do jednego z popularnych sklepów spożywczych po to, żeby sprawdzić, czy Polacy są za czy przeciw. Czy pani się zaszczepiła na koronawirusa? Nie, ale będę się szczepić. I jeszcze się nie szczepiłam, ale jestem za. Absolutnie nie. Dlaczego? Bo to są testy. To jest w fazie wszystko testów jak na razie, prawda? Ja już jestem zaszczepiona, proszę panią. Już dwoma dawkami? Tak, pierwszą dawkę miałam 2 lutego i za miesiąc czasu od tej 2 marca miałam drugą dawkę. Second dose tomorrow. Awesome. Tak, zaszczepiłam się. I nie mam pani żadnych obaw? Nie. Wątpliwości zawsze są, ale myślę, że jest to jedno z rozwiązań w tej sytuacji. Tak, zaszczepiony jestem już. Już dwoma dawkami? Dwoma dawkami. I jak się pan czuł po tych szczepieniach? Boli ręka, do dzisiaj, po drugiej dawce. Po pierwszej dawce czułam się bardzo dobrze. Po drugiej dawce tak lekko się czułam, słaba, lekką temperaturę miałam, ale ogólnie takie jakby lekkie przeziębienie. Tydzień temu dostałem drugi zastrzyk Pfizer i wszystko w porządku. Już się szczepiłam do połowy. Czyli przed drugą dawką. Tak. Ja się nie boję szczepionki. Myślę, że bardziej zaszkodziłoby mi i mojej rodzinie to, żebym szczepionki nie wzięła, niż to, że wzięłam. I'm an old nurse and vaccinations actually the good outweigh the bad, the negative. Jest za wcześnie akurat i jeszcze te szczepionki nie są udowodnione, także taki mój wybór, że nie szczepimy się. Jest pan, rozumiem, za szczepieniami. Tak. A dlaczego? Dla bezpieczeństwa swojego i innych. No bo też przechodziłem choroby. No starszy troszkę jestem. Jakoś ten świat trzeba uratować. Czy wcześniej, czy później, aby się poruszać, będziemy musieli na pewno się szczepić. Także raczej, żeby się szczepić dla swojego zdrowia, dla kogoś innego zdrowia. Wszystko jakoś zawieruszone przez to na całym świecie i podróże, i ekonomia, i zawody, i biznesy. Ludzie umierają. Jakoś trzeba to zatrzymać, trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać. Kto się zaszczepi, będzie mieć odporność. Część ludzi nie rozumie tego i źle robi. Jeżeli się wszyscy zaszczepią, wirusa nie będzie. I wszystko wróci do normalności. To jest jednak taka podbudowa i motywacja do tego, żeby się szczepić. Jak Polacy się szczepią? Czy Polacy się szczepią? Czy są za szczepieniami? Czy są przeciw szczepieniom? I dlatego będziemy powtarzać to jeszcze raz. Czy Polacy się szczepią? Czy są za szczepionkami przeciw koronawirusowi? Są za czy przeciw szczepieniom przeciw koronawirusowi? Dziękuję.